prowadziłam warsztaty wertykalne poziomy narracji, czyli jak ugryźć tort. Były to warsztaty dla grupy edukatorów, osób, które zajmują się, prowadzą swoje grupy, mają już jakąś swoją praktykę. Dlatego nastawione były też na metodologię. Takie było założenie tego warsztatu, żeby przedstawić techniki pracy twórczej, które będą możliwe do wykorzystania w pracy uczestników bardzo konkretnie. I na tym mi zależało, dlatego też zatrzymywaliśmy się po pewnych blokach zadań, omawialiśmy jakby ten proces, w którym jesteśmy i metodologię, którą przyjęłam. Osoby, które zajmują się pracą z młodzieżą, prowadzą swoje grupy teatralne, były osoby, które pracują z osobami z niepełnosprawnościami, też z dziećmi, osoby, które pracują technikami tanecznymi, technikami teatralnymi, arteterapeutycznymi, więc bardzo się cieszę z tej różnorodności, bo to jest wnoszące i budujące, bo dyskusje były w związku z tym ciekawe, perspektyw było więcej, była różnorodność i ciekawość siebie nawzajem, tej swojej pracy, co jest super, szalenie ważne, żeby jak jest ta ciekawość nawzajem siebie, to wtedy to pączkuje jakoś tam.